Ja som zaraz go... Wow! Cześć wszystkim, z strony Redux, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. No tak, tak jak mówiłem ostatnim razem, już teraz jestem w firmie już. No, takie malowania, no. Mogły być bardziej wystrzałowe, jak jest coś bardziej kolorowe, no ale dobra. Idzie to przeżyć. Dobra, gdzie sobie pojedziemy? Zaczynamy z Bergen. W Norwegii. Przestałem bez ruchu, ale dobra. Bierzemy sobie zewnętrzne, czyli zamówienia standardowo. Puchawkę na razie zostawię, bo może ktoś się jeszcze odezwie. Bo niby pisał, że niby chce ze mną chciałby ze mną nagrać, ale jak ten, to tak jakaś zapadła cisza i tak jak jest. Może kiedy indziej się uda jeszcze coś. Będą na szprotki, jedzenie dla zwierząt, dostawa, angażuje też 6 godzin, czyli 4 minuty może. Ha! A dobra, weźmiemy to i to będzie na tyle na odcinku wtedy. Nie ma co robić długich. Może to niektórzy oglądają, to wiadomo. Ale lepiej krótsze, lepiej się ogląda, a nie tak jakieś po 40 minut czy coś, no. No i dobra, startujemy. Tak sobie w ogóle myślę, czy nie zrobić sobie specjalnie właśnie tylko ciężarówki firmowej, żeby mieć malowanie, no ale za każdym razem musiał przenosić 50 razy i takie tam. O, nie wiem, ale tak, następny live będzie chyba raczej w sobotę, bo jest tak to jest obowiązkowy konwój, ten co był ostatnio, nie tu, żebym skręcił, ten co ostatnio był, to był taki spontaniczny i nie musiałam być na nim akurat, ale tak wyszło. No i teraz słyszałem, właśnie oglądałem sobie ten, trochę słychać rodzinę słychać w tle i telewizor, bo akurat mecz był. Kurde, no dostałem mandat. Zapominam się, ale nie, to jeszcze nie mam chyba zlecenia, to się nie liczy. Muszę pamiętać, jak mam ten zlecenie wzięte, bo jest karta kierowcy, jest wszystko widać w firmie. I tak sobie spojrzałem, mam ponad 7 tysięcy na mandatów. Bo szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to się zapisuje takie coś. Myślałem tylko, że dystans i takie inne pierdoły, a nie tam zużycie paliwa, też wszystko tam jest. Tylko tu. Więc trochę wyszło, słabo wyszło trochę to. Jak jeszcze mam ile? Jestem od wtorku. Założyłem kartę sobie kierowcę, a już mam ponad 7 tysięcy na mandatów. I dobra, poczepienie przed nami zostało 6 godzin 35 minut 424 km do celu. O kurde, jeszcze czkawka mi zaatakowała, to jest w ogóle piękne. A, już nie muszę przez Bergen jechać. Bo mam jeszcze gorzej, teraz przed nami jest, powiedzmy, pociąg drogowy. To nie jest taki duży pociąg jak jest w Australii. W Australii to mają chyba po 4 przyczepy ciągną jeszcze. Zakręcie. Ale to nie jest ciągła, więc. Tylko żeby żaden gracz mi się teraz nie wysypał. Diabłem się, ale ja się diabłem sam, nie na czepę. Dobra. W
wiem, wycieraczki powinien wyłączyć, ale może nie zrobili takie właśnie, że na automacie jest, ale już trochę chyba było za trudno by było. Chociaż teoretycznie jakoś gra wie, że deszcz pada. To mógł być jakiś algorytm właśnie, jeżeli deszcz zaczyna padać w grze, to wtedy wiadomo, coś tam steruje czymś, żeby włączyć wycieraczki, no ale to już by było przesada. Jest fotorada, ale nie ze zdjęcia. Chcę tą trasę mieć czystą. No teraz on się rozpędził. A dobra, jedź. Jedź, jednak on jest... Ma... No tak, nie ma ogranicznika. Więc nie ma co się dziwić, że... że nas wyprzedził bez problemu. To wtedy mógł też jechać od razu, a nie mnie wpuszczać. Szczerze, ten hama się wciska. No, ten pomad. I liczyć na szczęście, że tu nie będzie fotoradaru znowu. Trzeba patrzeć na znaki, co piszą. No tak sobie właśnie myślę, czy nie mieć właśnie dwóch ciężarówek. Właśnie taką ciężarówkę, jak sobie jadę sam. Ciężarówkę firmową, albo po prostu zmieniać sobie kolory i po prostu specjalnie tylko na trasy zmieniać. Dobra, znaczy przeżyjemy tym, co jest, zobaczymy. Później na przykład coś się zmieni. Ten fan, ten coś się narobi. Bo tak jak mówię, tak troszkę mogłoby być więcej finezji. No ale wiadomo, to jest... Z tego, co mi pisali, to jest właśnie według prawdziwej firmy ta firma powstała, więc mniej więcej nie mają takie coś oznaczenia, tylko dostałem, skiny dostałem na singla, dostałem. Teoretycznie nie mogę nagrywać, bo są na licencji, no to po co mi, tak tego nie będę używał wtedy. Kurde, myślałem, że mam. Nie, bo w słuchawkę trzeba wokół po tego względu właśnie, raczej gdyby ktoś napisał właśnie, jeszcze na Discordzie wtedy słyszę. To mi się podoba strasznie. To rondo pod ziemią. To jest fajna aplikacja właśnie, jest program fajny właśnie do ustawień sobie ładunków. Więc nie wiem, czy nie będę z niego korzystał nieraz, bo można ustawić taki ładunek, który dosyć nie mieliśmy okazji nigdy wieść, na przykład. Które się rzadko się trafiają. Więc muszę pomyśleć, czy nie zacząć go używać. Ale myślę, że jak będę robił live'a z tego z obowiązkowego konwoju, będę lepiej przygotowany. Mówię, to tak było, ten wyszło. Może będzie live, może nie będzie. A, dobra, niech będzie. Tylko właśnie to jest takie, słychać w tyle wszystkich, więc takie, czy taki spontan trochę tak słabo wyszedł. To nie wiem, co on kombinuje. Takie piękne widoki zniszczone przez taką pogodę. Idź pan. Mam trochę dzionka lepszego.
Ja mam 1013. Numer. No po prostu widać, że mają troszeczkę takie... Takie zamieszanie widzę, że u was jest właśnie w firmie, ale... Ale już to ty się przyzwyczajcie. Wiem, że nieraz... Czy nie wiem, nieraz. Lubię to... Ja należę do osób, które lubią narzekać. Po prostu. Ale po prostu... A to tam nic mi nie przeszkadza. Ja tylko po prostu... No wiem. Zaczynam mówić po prostu właśnie... Nie wiem, co to będzie w sobotę na tym konwoju. Żeśmy ile czekali, żeby ruszyć. Byście tego nie widzieli wszystko na live, bo dopiero zacząłem prawie już przed samym ruszeniem zacząłem. Ale to żeśmy prawie ile? Prawie pół godziny żeśmy spędzili na parkingu albo więcej. Ktoś mnie mógł zrobić, czego to ja rozumiem, albo coś. Jeden poszedł do łazienki, jeden poszedł tam. Ja wszystko rozumiem. Zresztą no, lubię sobie narzekać. Przed nami zostały 3 godzinki 50 minut, 247 km do celu. W piękny, mokry poranek w Norwegii. Używam, żeby fotoradarów sobie zdjęć nie narobić. Nic nie, żadnego nie zrobiłem sobie zdjęcia. Zobaczymy, czy liczy się od razu od momentu wybrania zlecenia, czy tylko dopiero liczy się od podczepienia. Bo tak jak mówię, mandat. A no i oczywiście to jeszcze było na live, tak kto oglądał, to oglądał, bo jak nie, to zachęcam do obejrzenia. Nasz przyjaciel Cody się ładnie za ten. Ładnie się popisał. Czy przyjaciel? Mój były przyjaciel, powiedzmy. Ale nie wiem, czy go zaraz... Wow! Kurde, ten to był genialnie zaparkowany. Zaparkował sobie na zakręcie. O, że jeden się śpieszy. Jedź. No. Dobrze, że właśnie... Jedna zaleta właśnie ładunków jest... Nie zewnętrzny, tylko ładunków w grze. Jak się wczytasz, to nie ma szkody. A ja akurat na szczęście wtedy na postoju zrobiłem sobie save'a. Ja muszę sobie w ogóle ustawić z powrotem, nie pamiętam, czy ustawiałem sobie, czy nie ustawiałem. Szybki zapis. Chyba nie ustawiłem sobie, bo nie mam poświetlonego klawisza na klawiaturze. Więc będę musiał sobie to zrobić, bo to będzie... Będzie... Aha, nie ma zdjęcia. Nie ma właśnie, ale tylko na gorzej właśnie jak ktoś za mną jedzie. Ja z tak mu po hebra poszedł, to raczej w dupsku mi siedzi. Ja się dziwię, że ten... No tak. Powiedzmy założyciel. Sorry jeszcze. Nie mam krótką pamięć do nazw, mam trudną pamięć do nazw. Do imion, do ników, do wszystkiego. To przejechał całą trasę bez żadnego uszczerbku. No jak to się dzieje z przodu, prowadzi konwój, to nie ma co się dziwić, a ja jechałem tak trzeci, czwarty od końca. No to jednym słowem, duże ryzyko było. I ten 1% uszkodzeń się nic z tym musiał spotkać, bo nie wiem dlaczego. Sorry, że nie pamiętam niku. Zatrzymał mi się momentalnie. Dosłownie momentalnie przed dziobem. Stanął dęba.
No i skończyło się 1% uszkodzeń. No ale tak jak mówię właśnie... Jeden, co idzie z przodu, ma zarazem dobrze, a zarazem musi wszystkich prowadzić. Jak on się pomyli, to wszyscy jadą za nim. I jest taki mały rozbieżność nawigacji, jest rozbieżność. Wybierasz trasę, wszystko, a inni mieli 1300, a inni mieli 1500, inni 1400 km do celu. Więc dlatego jedna osoba prowadząca musi być. Ale tak jak mówię, było wszystko dobrze, taki spontan. Tak samo live, tak samo był spontan. Bez przygotowań, tylko myk, szybko włączyłem. Tylko tytuł się zmieniłem, no i to, że podgląd na telefonie miałem, czatu właśnie. A nie jak zawsze przygotowany, ładnie laptop odpalony, strona otwarta i wszystko widzę sobie. A tak, dlatego przepraszam was, że nie odpowiadałem na wasze pytania, bo na jak się witaliście. Bo po prostu nie miałem tego przed oczami. Tylko leżało sobie na dole, znaczy leżało sobie na stole, na płasku telefon leżał, więc... Kogoś widziałem z tyłu chyba za mną. Tak, ten do niej wyprzedza i niech idzie sobie z przodu. O kurde, właśnie mam nawigację, mam ustawioną, żeby szukało najkrótszej trasy. No nie, znowu jakiś cymbał stoi na drodze może. No nie, stoi na skrzyżówce. Fajnie spada. Przynajmniej za godzinka, 32 minuty, 98 km do celu. Teraz nie wiem, czy będę miał za cichą przypadkę nie muzykę, ale... Bo to kurde ciężko stać, tak jak mu ciągle powtarzam. Te playlisty nie mają równej... te utwory nie mają równej, jak to powiedzieć, głośności. Więc niestety jak się trafi, jest ustawia sobie wszystko pięknie, dobrze. Potem jedna leci cicho, potem zaraz głośniej, albo cicho, głośniej, wtedy bym musiał sobie regulować głośność. O. Cymbał, który stał na zakręcie. Tunelu. Gdyby nie to, że mi się teraz mam włączony ten rejestrator wszystkich tych tras, to wiecie, bym tu nie stał jak głupi raczej. Zatrąbię się, może zmieni. No. To brakuje, żeby ktoś teraz naprzeciwka najechał. No i właśnie to jest ten jeden kabel ekstra w uchu, to ale chyba nie będę go trzymał, bo bez sensu go trzymam, bo nikt się nie odezwie. Powiem tak, na początku ciągle miałem nadzieję, że się odezwie, ale... Aż odezwie, napisze się, nie wiem, tak, to słychać, Discord daje odgłos, jak ktoś pisze, chyba, zaraz się okaże, jak skończę. Została godzinka, 4 minuty, 70 km do celu. Make me.
Właśnie ten 80 to ograniczenie to mają. Zawzięli się strasznie. Ale za chwileczkę będziemy już, jo? Stavanger, Stavanger. Na obrzeżu jedziemy. Komuna Stavanger. A, tu się trochę byłem czasu. Ile? Prawie tydzień byłem w robocie. Na zleceniu. Ale tak, najlepszy był powrót promem. Jest fajne uczucie, jak idziesz po schodach i schody się odsuwają. Czy odsuwają, w sensie takim, że jakiś sztorm, statek idzie do góry i teraz moment i w dół. Jak idziesz po schodach, to ci uciekają spod nóg. To jest fajne uczucie, ale zarazem, jeżeli chcesz się położyć, to tak... To słabo, bo nie ukrywajmy, jak leży, jakby to się leży się wtedy, nie wzdłuż, w poprzek. W poprzek statku się leży. Wtedy to całe bebech, tak czuję, ci tak lata w żołądku, coś się przemieszcza na lewo, na prawo. Znaczy góra, dura, czy tak, o. Więc to jedyne, co mało przyjemne z tego wszystkiego. Było przeżycie. No ale to chociaż wiem, że nie mam choroby morskiej, bo... Bo nic... Nie miałem żadnych perypetii żołądkowych. A, oczywiście musieli jakieś słupki postawić. Ale taki super koniec nie miałem, powiem wam szczerze. A, bo to takie coś, odczepiasz naczepę i jedziesz, potem przyjeżdża specjalny ciągnik i pakuje na proma. No i dobra. Zobaczmy, co z tego wyszło. Raczej nie sądzę, żeby coś było... No właśnie, doskonale. Jest. Szkoda, że konwój się nie udał doskonale, by było super. Naście ekspas brakło do levela 80. No nic. Ale tym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, wam się podobało. No... I czekam właśnie na waszą opinię, co myślicie właśnie o barwach firmy. No, to na tyle. Pozdrawiam, Redox, cześć.